Leopolda. Zapraszam. Więc tak, już widać moją rozkręcę w serii randomowej, co będzie mówić w Dead Bolta. I tak, ludzie, słuchajcie, przepraszam, że nie nagrywałam ostatnio dużo filmów. Zatem, że ostatnio 3 dni na nie było w domu, byłem u kolegi, robiliśmy LAN party. Miałem nagrać o tym vlog, ale w ogóle zapomniałam o tym. I prostego się miałem weny do nagrywania, ale to jest taki mały odcinek, po prostu nagrywam randomowo, żeby nie nagrać żadnej dużej gry, bo jestem całkiem zmęczony. Ale jutro powinien być odcinek, na który strasznie długo już czekacie. Więc czekajcie i myślę, że będziecie się cieszyć. Weźmiemy sobie nową grę, żeby wam pokazać od początku. Innej nocy, kolejnej nocy. Więc tak, tutaj gramy jako, jak to można by powiedzieć, jesteśmy mordercą, który po prostu musi zabijać gangi, znaczy różnych takich zombie dziwnych i takie inne. No czy na początku są zombie, ja dalej jeszcze w grze nie doszłem. Nie wiem, co jest dalej i tylko powiem wam to, że grałem kiedyś w tą grę na live'ie, więc osoby, które oglądają moje live'y, powinny wiedzieć, o co tu chodzi. I teraz spieprzyłem, ponieważ powinienem zrobić tak, po prostu zabić go tak, skasić światło, może przyjdziesz na górę. Tak po prostu musimy zabijać różne gangi, zombie, czy różne osoby z gangu, tutaj tych zombie. Po prostu zabijać tak głównych bossów, musimy po prostu zabijać. Ja nie grałem aż tak dużo, troszkę sobie tak naprawdę w co pograłem. Potem miałem tę przerwę i pamiętam kiedyś na live'ie sobie w to graliśmy, bo to jest fajna taka chillowa gierka. Z czasem trzeba pomyśleć, co się robi, ale wtedy tak sobie bardziej chillowo w to grałem. Tak po prostu są poziomy, są różne, niektóre poziomy są duże, niektóre małe. Jesteśmy takim dziwnym kościotrupem, czy kościotrupem, jesteśmy zabójcą po prostu takim, który zamiast głowy normalnej ma czaszkę. Możemy przychodzić do pokoju przez wentylację i różne mamy różne bronie, jak widzicie, możemy zabijać też. Tak jak się na początku nożami, innymi to się już często używa, tak jak się chce na przykład po cichu zrobić jakiś poziom, albo się po prostu nie ma jakoś pomysłów, żeby zabić, albo się właśnie nie ma broni, albo coś takiego, albo po cichu się chce to zrobić, to robimy tak. Ten typek pewnie zaraz zejdzie na dół i tutaj mamy, oczywiście w każdym poziomie mamy też ocenę do 5 gwiazdek, czyli jak cicho nam poszło, czy same headshoty były, czy nikt nas nie zauważył, czym zabiliśmy i takie inne. Pierwszy poziom Dead Simple, gdzie raz zginęliśmy, bo na początku zginęło się 5 gwiazdek, zdobyliśmy, zdobyłam takie dusze, 100% celności, 100% celności headshotów. 9 zabić, 2 minuty 31 sekund trwał poziom. Więc już to zajmuje nam ile czasu nam zajął ten poziom. To jest nasz chyba dom, taki można powiedzieć. Nie mamy światła w domu. Siadam zawsze przed fotelem, przed ogniskiem i one coś właśnie dla nas mówią, że o, kolejne życie, dobrze oddane, misja. Moje świeczki mówią mi, że martwe formy i Blossom, to już nie pamiętam, co się nazywa. Fajne. Okej. Nie mogłem dokładnie powiedzieć, co to mówić, co mnie kłam teraz. Tutaj mam Intel.
na przykład takie tipy, na przykład najłatwiej się zabije, kiedy są samemu te zombie i te właśnie śmiertelni, undead, ożywieni, można powiedzieć, no nie śmiertelni. The fire licks and snares on the zombie's cloud must be held toward after life. No musimy im pomóc, żeby poszli do życia po życiu, afterlife. Tutaj mamy też duszę, tu moja kamera zasłania, ale takie dusze zbieramy. I tak bierzemy sobie misję, widzicie? Tu jest cała lista bossów, my jesteśmy jakby takim detektywem, który ich zabija, można powiedzieć. I to jest nazwa, bo to są jakby sprawy. Właśnie jak jesteś detektywami albo policjantami, ta sprawa nazywa się Głośni, no, Sąsiedzi. Jest to pierwsza sprawa i mamy zabić po prostu wszystkich. No. Więc tutaj najpierw się rozejrzyjmy, ilu jest wrogów. Tu jeden na górze, trzech na dole i czterech na samym dole. Dobra, powinno się udać to normalnie zrobić. Niech on tylko się odwróci, ja mu strzela łeb. Dobra. To nie poszło najlepiej, bo zabrało. Potrzebowałem dwóch strzałów. Dzisiaj on tak śmiesznie też celuje. Bum. Fajna muzyka, leć sobie. Lubię jak fajna muzyka leć w grach. Chyba każdy lubi. A nie ustrzeli, że jej ziomek skinął. Dla nas jeszcze lepiej. Okej. Skoczył mi się amo w tamtym pistolecie. Nawet nie zauważyłem, że nie mam amo w tamtym. Boom. Skinąłem. Nie celowałem dobrze. To jest 100% moja wina. No bo taka prawda. Oj. Come on, boy. I'ma fuck you up, bitch. I'ma fuck you up too. Oj, oj. Dobra, teraz jeden pewnie przyjdzie, drugi będzie się dalej chował. Albo dobra, idę we dwóch, więc u debilami. Kaseta blokowana. Nie wiem, co robią te kasety. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze. Znaczy na pewno zrobiłem je jakoś już wcześniej. Po prostu nie wiem, co one robią. Nie kojarzę, że jest to było. Bo często sobie w takie gry gram, to po prostu bardziej zajmuję się zabijaniem wrogów. A nie, jakoś fabuł. O to chodzi w tych grach. Chodź. Wejdziesz? Come on, boy. Gangster celuje tak bokiem. Dobra, auto się samemu nam odpala. Jak Batmobil. I odjeżdżamy. Cztery gwiazdki, bo nie było perfekcyjnie. No nie ogarnąłem, że gdzieś mam. A te kasety można słuchać, które mamy. Zombie, a. To nie możemy słuchać, to możemy sobie przeczytać te kasety. Bardzo dziękuję. Tak, głównie chodzi o to w tej grze. Pokażę wam jeszcze jeden poziom. Misja, tak. Intel, teraz bounce on the far side of the house. Dobra, bouncer. Large zombie with shotguns, take a few shots ahead to bring them down. Okej, czyli będę jest taki jakby... boomer, można powiedzieć. Wygląda trochę jak boomer z Left 4 Dead'a i on ma shotguna. No bo wysokość. The zombies are selling some strange drug. Find out the way. Nowy high, czy
pewnie, chodzi z tymi właśnie narkotkami. Zombie sprzedają jakieś dziwne narkotyki. Musimy znaleźć, co to jest. Odnaleźć, co to jest. Powiedzieć, co to jest. Spróbować trochę. No to jest właśnie ten bouncer, ten, co siedzi w tej bluzie. Dobra, gdzie możemy tu przejrzeć? Tutaj dwóch na pierwszym piętrze, dwóch na drugim. Tutaj jest tylko ten bouncer. Dobra. Zabiliśmy go na sam początek. Trzy headshoty. Tak wygląda zabójstwo jego. Nie zabiłem go za pierwszą? Dobra, są te narkotyki. Teraz nasze jedyne zadanie, jakie nam zostało, żeby zabić wszystkich. Zostawimy wreszcie na razie ten młotek. Łoj, sieć fajna. Dobra, zużyliśmy to. Pewnie przywołać do siebie wrogów. Tak się chociaż ja domyślam. Fajna chillowa muzyczka. Ale go odjebało. A to jest jak celnie trafimy, z jakiej odległości. Tu to w ogóle no, cały kurwa pokój leci. Jest tak daleka. Jesteśmy zabójczym detektywem. O, muszę zrobić screena. What you doing, boy? You wanna fuck with me? My nigga. Why, why? Się schował, że zostawili za rąk. Gratuluję myślenia. Teraz bym mógł zabić tych, co stało. Dobra, trochę to spieprzę, bo zadałem trochę za dużo strzałów w niego. I trafiłem go w głowę. Hello, my man. I think you want to die. Wyskoczyłem z tego i tego zabiłem. Opuszczamy to miejsce. Let's drive home. Trzy albo cztery. Wiedziałem, że trzy. Mamy 70 dusz. Ale tak ludzie, słuchajcie, to może skończymy tutaj ten odcinek, więc to było tyle w tym odcinku, myślę, że wam się spodobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku, na który na pewno będziecie się cieszyć, żeby zobaczyć. I na razie.